Witam Państwa serdecznie ze sklepów Otomak przy stacji metra Stokłosy. I tak sobie tutaj siedzę i trzymam w ręku księgi Jakubowej Olgi Tokarczuk, ponieważ Olga Tokarczuk dostała nagrodę nobla. To jest, jakby to powiedzieć, wyraz bezradności moim zdaniem takiej, bo ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu jest jakiś przymus dawania nobli Polakom. I my to uważamy za jakiś wielki sukces swój. Moim zdaniem nie jest to nasz sukces, być może jest to sukces Olgi Tokarczuk, a być może w ogóle nie jest to sukces. Ja już wiem, co się za chwilę stanie, jak, jak różni ludzie, którzy mnie nie lubią, wysłuchają tego, co ja tutaj powiem. A dlaczego? Bo, bo ty zazdrościsz, bo sam nie dostałeś. Proszę Państwa, ja nigdy czegoś takiego nie dostanę, ani w ogóle nie dostanę żadnej nagrody, więc możecie o tym zapomnieć, dlatego że no, trzeba się mieścić w tym nurcie, w którym, który, który wypełnia sobą Olga Tokarczuk w zasadzie, bo to nie chodzi o to, żeby się mieścić z innymi jeszcze autorami, ale żeby samemu być tym, tym sterem, żeglarzem, okrętem i oceanem. Jeszcze, tak? Żeby to zrobić, proszę państwa, trzeba mieć bardzo wielu znajomych w redakcjach w Polsce i za granicą oraz wypisywać rzeczy, które, jak to się elegancko mówi, są na topie. Co to znaczy? No, takie, które mają zmieniać świadomość tłumu tak? i tę świadomość przerabiać na coś. Więc nagrody Nobla to są takie nagrody, które potem wmawia się młodzieży, że to są jakieś ważne punkty, takie milowe w rozwoju literatury, bo ponoć istnieje coś takiego jak rozwój literatury, jakaś ewolucja. Ja tego nie zauważyłem, ale, ale okej, okay, niech będzie. I młodzież to czyta, a następnie na, ty, na tej podstawie kształtuje swoje wybory życiowe. Tak? Czyli co tak naprawdę robi? Marnuje życie. Tak? Na podstawie całkowicie fikcyjnych, sfingowanych jakości, jeszcze solidnie opłaconych, kreowanych przez organizacje nierozpoznane, młódź w Polsce i nie tylko w Polsce, chociaż podejrzewam, że na Zachodzie wszyscy mają w nosie te nagrody Nobla, nikt się tym za bardzo nie przejmuje, literackie. Natomiast w Polsce to jest rzecz ważna, tak? bo Polska to jest od... Czasów odzyskania niepodległości kraj na intelektualnym dorobku. Tak? Mamy ciągłe awanse coraz to niższych klas społecznych, i te klasy muszą się na czymś oprzeć, no więc opierają się a to na Miłoszu, a to na Szymborskiej, a to na Tokarczuk wreszcie i psują swój mózg. Tym, co tam jest napisane. Ja nie uważałem w ogóle, żeby Wisława Szymborska była poetką i byłem katowany jej wierszami w szkole podstawowej na Akademiach Szkolnych Kuczci Rewolucji. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić z dala od zgryzot i pocieszeń. Tak było. Czesław Miłosz był bardzo sprawnym poetą, natomiast pisał wiersze okropne. Okropne po prostu, okropne, propagandowo straszliwe, nie do zaakceptowania. No, Olga Tokarczuk nie jest poetką, więc, jak ktoś nie jest poetą, to robi w konkurencjach wysiłkowych, proszę Państwa. Chociaż bywa też poezja wysiłkowa. Mój kolega ukuł takie pojęcie. Poezja wysiłkowa. Uważam bardzo fajne. I on do, tego, do tej poezji wysiłkowej zalicza Zbigniewa Herberta. Ja wiem, że to się wielu osobom nie spodoba, dlatego, że ludzie chcą widzieć w Herbercie wieszcza prawicowego jeszcze. Tak? Bo jak ktoś napisał o żołnierzach podziemia niepodległościowego po wojnie, to już koniecznie musi być wieszczem. Nie. Zbigniew Herbert uprawiał poezję wysiłkową. Jestem o tym przekonany. Jak ktoś chodzi po bibliotekach, żeby napisać wiersz, to to jest poezja wysiłkowa. A tu Tutaj widzimy, że w konkurencjach wysiłkowych startuje Olga Tokarczuk po prostu. Ja myślę, że gdybyśmy szli na masę, no to ja może bym miał szansę z nią, bo jestem naprawdę bardzo sprawnym autorem, no ale nie startujemy w tej konkurencji, tak? Wiadomo, że mnie nikt do tych zawodów nie dopuści. Ale widzimy, że tutaj mamy po prostu yy, to jest ten yy, podnoszenie ciężarów, to zrwanie po prostu, tak? Więc pani Olga siadła i w, w, wyrwała te 6 kilo. I rzuciła to sobie na piersi. Więc no ja nie wiem, co by się stało, gdybym trafił w tym jakiegoś psa małego, po prostu trup na miejscu. Proszę Państwa, aspiracyjna, nieprawdziwa, oszukana książka o ideologicznym aspekcie herezji żydowskiej, która na pewno miała dno gospodarcze, o tak bym powiedział. Żeby to zrozumieć, trzeba przeczytać Ignacego Schipera dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich i skonfrontować to, co Ignacy Schipper, profesor od historii, ekonomii, żydowski uczony, napisał z tym, co pisze tutaj Olga Tokarczuk. Tak do porównania. No Ignacy też w konkurencjach wysiłkowych startował, jednakowoż moim zdaniem był do tego bardziej Przygotowany niż pani Olga. Nobla mu nie dali, i przyszli hitlerowcy. Najpierw go aresztowali, potem ciężko pobili, a potem spalili i wypuścili przez komin na Majdanku. Pani Olce, nic tak przykrego, mam nadzieję, nie grozi. Ona będzie żyła długo i szczęśliwie, oby tak się stało. A dzieci nasze będą to czytać albo nie. Więc moim zdaniem, Nobel dla Olgi, Tokarczuk, to jest głęboka pomyłka. To jest głęboka pomyłka, bo generalnie. W Polsce jest tak, że poza aspiracyjnymi autorami w zasadzie nie ma żadnych innych. I, a jeżeli są, to się ich nie docenia, tak? oni są niezauważani. Więc w ogóle nie ma o czym gadać. Wśród tych aspirujących, kilku jest wyznaczonych do tego, żeby odgrywać jakąś rolę. A pani Olga jest, zdaje się, wyznaczona od bardzo dawna, bo ona zaczynała w 1979 roku w Tygodniku na Przełaj. Żebym się nie pomylił, ale wtedy redaktorem naczelnym Tygodnika na Przełaj był Ireneusz Sekuła. Świętej Pamięci. To proszę Państwa też jest ciekawe. Może się o jakiś rok, dwa pomyliłem, ale Ireneusz Sekuła był jakoś w tym czasie redaktorem naczelnym Młodzieżowego Tygodnika na Przełaj. Ireneusz Sekuła to jest ten, co się sam postrzelił w brzuch, yy, potem umarł. Taki kolega Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego, biznesmen, jak to niektórzy mówią. Zakończył życie na początku lat 90. i on to chyba umożliwił. Zastrzegam, że mogę się mylić. Yy, Inaugurację kariery Olgi Tokarczu, a potem było już tylko lepiej. A potem było już tylko lepiej i do tych wszystkich prawieków innych czasów, jakichś biegunów, pani Olga jakoś dotoczyła się sama. O co chodzi, proszę państwa? O to chodzi, żeby zrobić takie wrażenie niesamowitości, że oto rzeczywistość, która istniała kiedyś, nasiąknięta była magią, mistyką, jakimiś takimi historiami i histeriami i że my to teraz odkrywamy i pracowicie to było ukrywane przez wiele lat, ale dzięki takim genialnym twórcom jak Olga Tokarczuk możemy to odkryć, odgrzebać i przeżyć to wszystko jeszcze raz. Proszę Państwa, jeżeli coś jest ukrywane w historii, to tylko i wyłącznie relacje finansowe. Cała reszta jest dostępna i właśnie dostępna jest po to, żeby się różni, pogubieni ludzie tym mogli ekscytować. Jak ktoś chce, chce się cieszyć z, z Nobla dla Olgi Tokarczuk, oczywiście może to robić. Ja nie zamierzam. Dodam jeszcze tylko, że to jest kolejna publikacja z cyklu licznego, bardzo publikacji zwartych, która chce udowodnić, że w Polsce doby nowożytnej i początku doby nowoczesnej Polacy nie istnieli. Tak, że, że to było tak wielokulturowe, że tak naprawdę tych Polaków nie było. Byli tylko Żydzi, Rusini, Niemcy, Litwini, Szkoci się pamiętali, ale Polaków tu w ogóle nie było. A jeśli byli, to pełni jakąś wyjątkowo odrażającą i okropną rolę. Także serdecznie nie polecam. Dziękuję uprzejmie, do widzenia, do usłyszenia.